Można powiedzieć tak, że graliśmy dzisiaj z zespołem, który na pewno jest solidnym zespołem, który dobrze gra w piłkę. Potrafi w tą piłkę grać, chyba najlepszym zespołem, jaki tutaj do tej pory był na stadionie Radomiaka. A my po prostu nie mieliśmy dzisiaj chyba pomysłu na grę. Nie staraliśmy się na pewno grać piłką, staraliśmy się robić akcje, ale widać było, że dzisiaj to nie jest ten sam zespół, co był w sobotę z meczu z Olimpią Elbląg, ale tak mówię, no nie zawsze będzie się grało pięknie, nie zawsze będzie się grało ładnie, ale najważniejsze są punkty. My raczej nie zdobyliśmy tych punktów, ale uważam, że taki mecz był na remis, aczkolwiek przy takich warunkach, jak dzisiaj było, kto strzeli bramkę, to ten mecz powinien wygrać. Nam się udało wyrównać, choć przegrywaliśmy i jeżeli nie da się meczu wygrać, a w dzisiejszym meczu ciężko to było, aczkolwiek uważam, że przed tą stratą bramki na 2-1 był rzut wolny, my mieliśmy sytuację, jeżeli Krzysiek Filipek by zagrał dobrą piłkę dokładną do Oru albo do Putona, to wychodzą sam na sami, różnie to mogło być. Strata piłki poszła kontra, można powiedzieć, rzut wolny i też taka bramka, można powiedzieć, nijaka, bo piłka wrzucona w pole karne, niby wszystko jest pokryte, ktoś tam nie pokrył, wyskoczyli zawodnicy z Pruszkowa, strzeli tą bramkę, tak tutaj było powiedziane dzisiaj. Zdobyli 3 punkty, myśmy tych 3 punktów nie zdobyli. Taka jest piłka, ale mówię, szkoda, bo jeżeli nie można meczu wygrać, to przynajmniej trzeba go zremisować. Nam się dzisiaj nie udało. Dziękuję bardzo.